mowa na początku o tym, na slajdzie, na którym mieliśmy podstawowe zasady, że mamy różne formy franchisingu i też trzeba mieć wzgląd na te formy, kiedy konstruujemy, czy kiedy obsługujemy klienta, który jest stroną właśnie umowy franchisingowej. Te różne formy franchisingu wynikają głównie z praktyki. Otóż to jest umowa, która, jak Państwo słyszeli, rozwijała się właśnie z praktyki biznesowej i bywa wykorzystywana przy bardzo różnych modelach franchisingu. Przykładowo możemy mieć franchising produkcyjny, czyli taki, który polega na współpracy stron przy produkcji określonych towarów. Możemy mieć franchising dystrybucyjny, czyli taki, w którym biorca tak naprawdę dystrybuuje produkty dawcy, które być może są jeszcze jakoś tam inaczej wytwarzane. To mamy bardzo różne, nieraz bardzo zawiłe struktury. Może być franchising usługowy i taki jest dość częsty. Tu są na przykład, nie wiem, salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne czy inne tego typu usługi, które mogą być właśnie świadczone w sieci. I oczywiście mamy modele mieszane, czyli wracając do naszego przykładu z salonem fryzjerskim, może być tak, że w salonie fryzjerskim biorcy nie tylko się świadczą usługi dawcy, ale także sprzedaje się produkty kosmetyczne wytwarzane przez dawcę. Mamy franchising bezpośredni i pośredni. Franchising bezpośredni to jest taka najprostsza struktura, w której dawca zawiera umowę bezpośrednio z biorcą i już mamy umowę franchisingu. Natomiast przy międzynarodowych sieciach franchisingowych, zwłaszcza przy tych większych i bardziej renomowanych, najczęstszą i najbardziej jakby przez dawców preferowaną formą franchisingu jest franchising pośredni. W tym modelu zwykle na dany kraj czy na dany rynek lokalny jest wybierany jeden biorca franchisingu, który dostaje tak zwaną master franchise. I biorca franchisingu z master franchise dopiero udziela kolejnych subfranchise kolejnym biorcom na danym rynku lokalnym. Czyli na przykład w Polsce mamy jednego biorcę, który ma master franchise i on udziela kolejnych franchise swoim biorcom. Mogą być jeszcze bardziej skomplikowane struktury, żeby Państwa rozweselić. Mianowicie możemy mieć sytuację, w której właściciel master franczyzy musi otworzyć kilka swoich zakładów, których jest właścicielem, po to, żeby przećwiczyć czy przetrenować strukturę franchisingu na danym rynku lokalnym. I dopiero gdy ma doświadczenie przy takich swoich własnych zakładach, może udzielać dalszych franczyz. Także bardzo różne modele. Mamy franchising indywidualny, podporządkowany. To są bardziej pojęcia z teorii niż z praktyki. Chodzi o to, że możemy sobie wyobrazić sytuację, w której mamy tylko jednego dawcę i jednego biorcę i w ten sposób prowadzą działalność, ale to jest raczej bardzo rzadkie, dlatego że zwykle mamy sieci franchisingowe. To jest ich właśnie wartość, że można rozwijać działalność z perspektywy dawcy niejako na koszt biorców, prawda? Podporządkowany franchising. Szczerze mówiąc, trudno sobie wyobrazić franchising, który nie byłby podporządkowany, ponieważ z racji konstrukcji tej umowy, czy z racji działalności, jaką mamy przy franchisingu, musi istnieć pewna zależność i pewne podporządkowanie biorcy od dawcy. Oczywiście możemy się zastanawiać, jak daleko idzie to podporządkowanie i zwykle, kiedy udajemy się, czy korzystamy z oferty franchisingu dużych, silnych, międzynarodowych sieci, to nie mamy co nastawiać się na zbytni margines swobody, czy na możliwość podziałania sobie po swojemu. Najczęściej jest tak, że przy tych renomowanych franchisingach czy sieciach franchisingowych musimy płacić za komfort korzystania ze znanej marki tym, że w dużym zakresie rezygnujemy z możliwości swobody działania. Franchising wielokrotny, to już trochę o tym powiedzieliśmy. Chodzi o to, że możemy tworzyć bardziej rozległe i bardziej zawiłe sieci franchisingowe. Czyli jeżeli mamy możliwość subfranchisingu, o którym za chwilę, już właściwie teraz mogę coś powiedzieć, czyli takiego franchisingu, w którym biorca franchisingu ma jednocześnie prawo udzielenia dalszych franczyz i jeszcze dalszych, wówczas może się okazać, że mamy strukturę, w której jest ileś tam poszczególnych szczebli pomiędzy dawcą franchisingu a biorcą franchisingu. Takie rozwiązanie może mieć swoje plusy i minusy. Oczywistym plusem dla dawcy franchisingu jest to, że otrzymuje on od każdego kolejnego szczebla w strukturze franchisingu prowizję, więc prowizję płaci nie tylko pierwotny biorca, ale i każdy kolejny. Minusem jest to, że
im więcej jest tych szczebli pośrednich pomiędzy dawcą a biorcą franchisingu, tym większe jest ryzyko, że ciężko będzie kontrolować biorcę franchisingu. A kontrola, proszę Państwa, przy tego typu działalności musi być. Mamy franchising krajowy i międzynarodowy. Te pojęcia, jak rozumiem, są dla Państwa dość oczywiste. Franchising krajowy to jest taki, który działa tylko na jednym rynku i on może być z pewnych względów łatwiejszy niż międzynarodowy. Franchising międzynarodowy mamy wówczas, gdy podmioty umowy franchisingu są z różnych krajów, mówiąc krótko. Taki franchising zwykle wymaga innego rodzaju działalności w zakresie świadczenia usług prawnych, ponieważ musimy mieć przy tego typu działalności wzgląd na różnice w porządkach prawnych różnych krajów. Nie oszukujmy się, proszę Państwa, franchising rodem ze Stanów Zjednoczonych bądź też innych krajów common law nie zawsze może w pełni przystawać do warunków polskich, aczkolwiek przy tych gałęziach prawa, które mają największe znaczenie dla franchisingu, obserwujemy dość daleko idące podobieństwa w różnych porządkach prawnych, także nie jest aż tak ciężko. Ale oczywiście trzeba mieć wzgląd właśnie na różnice prawa. No właśnie, skoro mówimy o franchisingu międzynarodowym, to należałoby powiedzieć sobie słów kilka, na co powinien uważać prawnik, który przy takim franchisingu pracuje. Mianowicie ważny jest wybór prawa, czy prawo właściwe dla franchisingu. Zwykle jest tak, że w umowie franchisingu mamy wybór prawa i mamy określone na przykład to, że właściwym prawem dla rozstrzygania sporów czy dla interpretacji umowy franchisingu będzie prawo Hondurasu na przykład. Rzadko kiedy przy umowach franchisingu międzynarodowego może być to Polska, nie zawsze się właśnie wszyscy dawcy zgadzają na prawo polskie, chociaż oczywiście z perspektywy biorcy byłoby to rozwiązanie idealne. I właśnie przy wyborze prawa potwierdza nam się szczególnie mocno reguła tego, że patrzymy na umowę franchisingu z perspektywy dawcy bądź też biorcy franchisingu. Ponieważ oczywiście dla biorcy najlepiej i dla dawcy także najlepiej jest móc narzucić drugiej stronie wybór prawa własnego. Jako prawnicy polscy, mimo nawet najlepszej wiedzy o tym, jak to jest w innych krajach, raczej nie powinniśmy się podejmować obsługi klientów czy na przykład prowadzenia sporów sądowych, nie wiem, w Singapurze. Mamy także oczywiście pewne przepisy prawa międzynarodowego, które także wchodzą nam w zakres naszej umowy franchisingu. Chodzi zwykle o prawo europejskie, które wprawdzie nie reguluje franchisingu bardzo szczegółowo, ale które jednak o nim wspomina i tego franchisingu dotyczy. Ja bym położyła szczególny nacisk na decyzje Komisji Europejskiej dotyczące ochrony konkurencji, o których jeszcze dzisiaj wspomnę. A poza tym ważne są także orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które także kilkakrotnie czy kilkunastokrotnie wspominał o franchisingu, mówił, jak takie umowy interpretować, czy są one zgodne z porządkiem prawnym wspólnoty, czy nie są. O tym należy pamiętać. Arbitraż międzynarodowy. O arbitrażu też jeszcze powiemy, w związku z tym, że mamy właśnie mega nowelizację przepisów o arbitrażu i to jest istotne w Polsce. Natomiast mamy także arbitraż międzynarodowy i częstym rozwiązaniem w umowach franchisingu międzynarodowego bywa wybór sądu polubownego poza Polską, wybór sądu, który jest sądem międzynarodowym. Najczęściej pojawia się klauzula zapisu na sąd ICC, czyli International Chamber of Commerce, czyli Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, ponieważ jest to uznany sąd arbitrażowy, znany, lubiany przez strony i można domyślać się, że także kompetentny. Własność intelektualna. Jak już powiedziałam, tematem naszych dni IPR jest oczywiście własność intelektualna. W związku z tym najwięcej powiem dzisiaj o tej materii. Przy czym należałoby własność intelektualną przy franchisingu interpretować i rozumieć w miarę szeroko, ponieważ nie jest to tylko i wyłącznie to, co zwykle rozumiemy pod pojęciem własności intelektualnej, czyli prawo autorskie, może też także prawo własności przemysłowej, ale własność intelektualna, ta szeroko rozumiana, o której musimy pamiętać przy franchisingu, to także przepisy o reklamie, to także przepisy o nieuczciwej konkurencji i o ochronie konkurencji i wszystkie inne przepisy prawa czy dziedziny prawa, które dotyczą tych mniej materialnych i mniej wymiernych gałęzi prawa. O czym pamiętamy jako doradcy prawni naszych biorców bądź też dawców franchisingu przed podpisaniem umowy franchisingu? Po pierwsze, przy doradzaniu dawcy franchisingu musimy mieć absolutną pewność, że wszystkie warunki franchisingu są w 100% przygotowane i ustalone.
To jest ten problem, na który zwracał uwagę mój przedmówca, mianowicie często jest tak, że pewne praktyczne problemy czy pewne praktyczne zagadnienia, o których nie pomyśleliśmy przy pisaniu umowy franchisingu, mogą się w praktyce okazać najistotniejsze. Chociażby możliwość kontroli, prawda? Jeżeli nie zapiszemy sobie w umowie franchisingu możliwości kontrolowania biorcy franchisingu, może się okazać, że nasze logo to sobie leży gdzieś tam porzucone pod ladą, dajmy na to McDonald'sa. Na McDonald'sie wisi, zamiast literek M wisi u Stasia, a w środku w ogóle wszystko wygląda zupełnie inaczej niż powinno, prawda? Mamy oczywiście przygotowanie handbooka, czyli tego podręcznika operacyjnego. Zwykle jest tak, że duże sieci franchisingowe, kiedy wchodzą na polski rynek, to mają swoje handbooki już przygotowane, więc ewentualnie, jeżeli doradzamy dawcy, bądź też nawet biorcy franchisingu, możemy jedynie spojrzeć na handbook i zastanowić się, czy nie ma w nim jakiejś regulacji, czy jakichś postanowień, czy obowiązków stron, które mogłyby być sprzeczne z polskim prawem, bo wówczas możemy jeszcze ewentualnie próbować wpłynąć na treść handbooka. Robimy audyty i to zalecalibyśmy zwłaszcza audyty u biorców franchisingu. Może się okazać, że przy danym biznesie czy przy danej działalności gospodarczej nie bez znaczenia jest wielkość firmy biorcy, czy jest to właśnie firma, spółka, czy jest to osoba fizyczna, jakim kapitałem dysponuje. W związku z czym strony powinny umówić się i zgodzić się na możliwość przeprowadzenia dokładnego audytu przedsiębiorstwa biorcy franchisingu, po to właśnie, żeby dawca miał pewność i komfort psychiczny, wiedząc, że biorca dobrze rokuje przynajmniej. Robimy także analizę rynku. To jest bardziej kwestia biznesowa niż prawna, ale niezwykle istotna. Może się bowiem okazać, że jeżeli wchodzimy na polski rynek z siecią Pizza Hut, to mamy już wszędzie Domino's Pizza i generalnie nie ma miejsca na kolejną pizzerię, prawda? Może się okazać, że miejsce na rynku polskim na pizzerię jest, ale niekoniecznie jest to miejsce w Radomiu, w którym mamy, nie wiem, 3 pizzerie na każdych 100 mieszkańców miasta. Dlatego dobrze analizujemy rynek i bierzemy pod uwagę jego lokalne zawiłości czy lokalne charakterystyki, po to, żeby potem nie zderzyć się zbyt brutalnie z tym, co nas na rynku czeka. Przykładowo, tego typu właśnie problemy ostatnio dotyczyły sieci z Torunia, mianowicie sieci sklepów Mrówka, które świetnie prosperowało w Toruniu i generalnie wszystko pięknie wyglądało, natomiast przy wejściu na inne rynki okazało się, że funkcjonowanie sklepów jest nieco inne i mniej zyskowne. Oczywiście firma wliczyła w koszty to, że testowanie nowych rynków może kosztować pewne straty po stronie dawcy franchisingu, ale dobrze jest wcześniej, bez testowania tego na własnej skórze, a bardziej na sucho, móc sprawdzić, jak rynek wygląda i jak rokuje. Zwłaszcza z perspektywy biorcy franchisingu niezwykle istotna jest analiza kosztów i nakładów. Pamiętajmy, że nie płacimy wyłącznie tej opłaty wstępnej za franchising i później jeszcze prowizji od obrotów, ale musimy mieć także środki na wyposażenie naszego przedsiębiorstwa, na przygotowanie i przeszkolenie pracowników, że przy założeniu działalności gospodarczej będziemy musieli płacić pracownikom wynagrodzenia, płacić ZUS-y, opłaty, podatki i wszystko inne. W związku z czym należy dobrze skalkulować koszty, zanim w ogóle zaczniemy myśleć o zawarciu umowy franchisingu. I kolejna rzecz, last but not least, standardy jakości. Zależy wszystkim dawcom franchisingu na tym, żeby biorcy trzymali standardy jakości, prawda? Ponieważ wartością marki, którą udostępnia, czy której użycza biorcy franchisingu dawca, jest właśnie to, że ta marka ma określoną jakość. I jeżeli pozwolimy biorcy na to, by on nadmiernie wpływał na tę markę, to może się okazać, że jej jakość, zwłaszcza jej odbiór u konsumentów, znacznie spada. Należy się przed tym oczywiście zabezpieczyć i wprowadzić, zwłaszcza w handbooku, określone procedury czy określone wymagania, które dotyczą standardów jakości. Skoro szeroko rozumiemy własność intelektualną przy franchisingu, to również szeroko traktujemy przy tym wykładzie know-how. Know-how, czyli wiedzieć jak, to już Państwo słyszeli. Ja bym powiedziała, że on przy franchisingu obejmuje bardzo wiele różnych zagadnień. Między innymi należy pamiętać o tym, by z góry powiedzieć sobie, jaki jest zakres udostępnienia tej wiedzy dawcy, która ma wartość gospodarczą i która może przełożyć się na zyski biorcy franchisingu.
Chodzi o to, czy udostępniamy absolutnie wszystko, jak nas powiedzieć, co nam z naszego biznesu wynika, czy też wyposażamy naszego biorcę tylko w najbardziej niezbędne narzędzia do tego, żeby mógł kontynuować działalność na naszych warunkach. Przy know-how należy także pamiętać o niezwykle istotnej informacji i zagadnieniu, mianowicie o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wszystko oczywiście zależy od porządku prawnego, na którym się poruszamy, ale w Polsce ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa może być bardzo problematyczna z tego względu, że ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczą przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak Państwo zajrzą do tej ustawy i poczytają sobie jej przepisy, to okazuje się, że tajemnicą przedsiębiorstwa są oczywiście informacje posiadające wartość gospodarczą o przedsiębiorcy i o jego działalności, ale tylko takie, do których przedsiębiorca podjął środki w celu zachowania ich poufności. Jeżeli więc udostępnimy naszemu biorcy nasz know-how, nie zastrzegając, że jest to informacja poufna i nie należy się nią dzielić z ogółem społeczeństwa, to może się okazać, że gdybyśmy chcieli skarżyć w sądzie takiego biorcę franchisingu, że udostępnił nasz know-how 5 innym przedsiębiorcom, to nie mamy możliwości dochodzić w ogóle odszkodowania, ponieważ w umowie nie zastrzeżono, że jemu nie wolno tej informacji udostępniać. Także zwykle prosimy naszych klientów, żeby kładli duży nacisk na wprowadzenie procedur, które mają zapobiegać właśnie naruszeniu tej tajemnicy przedsiębiorstwa. I pamiętamy także o możliwości, czy też o szansie rejestrowania poszczególnych składników know-how. To są oczywiście znaki towarowe, to są czasami wynalazki przy franchisingu produkcyjnym. To są chociażby tak ciekawe rzeczy jak tytuły prasowe, jak nazwy, logo, wszystko, co może mieć swoją wartość i co może jakoś tam być zarejestrowane. Tu znowu trzeba mieć oczywiście wzgląd na branżę, w której się poruszamy, bo może się okazać, że mamy rejestrację znaku towarowego, nie wiem, życie na gorąco, a zapomnieliśmy o tym, że powinniśmy także zarejestrować tytuł prasowy życie na gorąco i może się okazać, że takie życie na gorąco już się ukazuje i nie ma miejsca na naszą tutaj inwencję. Zaczynając może od prawa autorskiego, teraz przejdziemy, proszę Państwa, przez krótki przegląd tych dziedzin prawa, które mieszczą się w szerokim IP, a które mają znaczenie przy franchisingu. Przy prawie autorskim niezwykle ważne jest najpierw zdefiniowanie tego, co jest utworem. Zawsze mówi się, że utworem jest tylko i wyłącznie to, co wiąże się, czy co wymaga pewnego wkładu twórczego od twórcy. Także utworem nie jest takie opracowanie, czy takie dzieło, w którym wkład twórczy jest minimalny albo żaden. Przykładowo spór wiodą zawsze prawnicy i konserwatorzy zabytków, ponieważ ci pierwsi mówią, że konserwacja zabytków czy dobra konserwacja obrazu nie jest utworem, a właśnie konserwatorzy mówią, że ich wkład twórczy w tą konserwację jest tak duży, że to właśnie jest nowy utwór samodzielny i podlega oczywiście ochronie. Kolejna rzecz to zakres i możliwość wykorzystania utworów przez franchisingobiorcę. Oczywiście wszyscy pamiętamy o tym, że kiedy użyczamy naszemu biorcy licencji na korzystanie ze znaku towarowego, to jesteśmy w porządku, nasz biorca może używać logo, dajmy na to żabka, McDonald's czy cokolwiek innego i już jesteśmy zwolnieni ze wszelkich innych obowiązków, a może się okazać, że gdzieś tam na początku przejść tytułu do logo żabka jest pan artysta fotografik, czy artysta malarz, czy artysta jakikolwiek inny, który stworzył to logo żabka, który udzielił dawcy franchisingu zgody na korzystanie przez niego i tylko wyłącznie przez niego z tego logo, ale nie udzielił takiej zgody biorcy franchisingu. Także pamiętajmy, proszę Państwa, że również korzystanie z utworów w znaczeniu przepisów prawa autorskiego wymaga zgody. I oczywiście wchodzi nam umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Praw niemajątkowych autorskich przenieść nie można, jak Państwo pewnie wiedzą. Natomiast można przenieść prawa majątkowe, one są zbywalne i może się okazać, że w miejsce licencji, czyli takiej umowy, na podstawie której następuje tylko częściowe udostępnienie utworu biorcy licencji, że lepszym rozwiązaniem jest na przykład przeniesienie praw autorskich i majątkowych. Zwykle przy franchisingu jednak rozwiązaniem jest licencja, ponieważ sam dawca franchisingu także prowadzi działalność i także korzysta z utworów, ale teoretycznie taka możliwość też istnieje.